Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiejszy temat taki fajny, mianowicie dotyczący teleporady. No, żyjemy w tej chwili w takich czasach, które zmuszają nas trochę do teleporad i zarówno myślę, że ze strony lekarzy, jak i ze strony pacjentów, te sytuacje i teleporady to może być taki trudny moment dla obojga stron. Po pierwsze dlatego, że musimy bardzo dobrze zebrać wywiad od pacjenta, tylko słuchając go przez telefon. Po drugie, czasami ten wywiad musimy zebrać również od rodziny pacjenta, czyli ta rozmowa telefoniczna musi być bardzo konkretna. Proszę pamiętać o tym, że pacjent musi bardzo szczegółowo opisać niektóre objawy, niektóre symptomy, niektóre dolegliwości. Musi to bardzo sprecyzować. Jeżeli mamy jakieś zmiany skórne czy dolegliwości bólowe, to trzeba je bardzo dokładnie opisać, trzeba je bardzo dokładnie opowiedzieć ze szczegółami, gdzie coś boli, gdzie przeszkadza. Więc to jest taka sytuacja trudna, bo każdy z nas może sobie w inny sposób różne rzeczy wyobrażać, ale proszę też sobie wyobrazić taką sytuację dla nas, lekarzy, określenia bólu, poziomu bólu, prawda? My bardzo często prosimy pacjenta, żeby określił rodzaj bólu, rodzaj dolegliwości. Dolegliwości bólowe mogą być punktowe, mogą być rozlane, mogą być to dolegliwości bólowe, które będą powierzchowne, mogą mieć charakter nerwobólu, promieniowania, mogą mieć charakter mrówek, ciarek, pieczenia, palenia. Bardzo często tak Państwo opisujecie. I teraz na podstawie tego, co nam mówicie, my musimy postawić przez telefon jakąś diagnozę. Tak samo poziom bólu. No tutaj akurat można się posiłkować taką skalą od 1 do 10. Czyli wtedy, kiedy jakby poziom 1 jest niewielkim poziomem bólu, a poziom 10 jest takim bólem nie do wytrzymania. Tylko też może być problem, ponieważ każdy pacjent ma inną tolerancję bólową i może te dolegliwości inaczej znosić. Ja mam, proszę Państwa, zawsze taką propozycję, żeby do każdej wizyty się przygotować. A mianowicie, ja bardzo lubię, jak pacjenci sobie piszą różne rzeczy na karteczkach i są do wizyty przygotowani. To wtedy wnosi taki pewien porządek na tej wizycie, że lekarz dzwoni i Państwo wiecie, co chcecie powiedzieć i czego od tej wizyty oczekujecie. Te wizyty telefoniczne, te teleporady mają zupełnie inny charakter. One nie mogą być takimi bardzo ogólnymi poradami. My musimy tam rozwiązać w sposób szybki, krótki, pewien problem i zadecydować o tym, czy my koniecznie musimy pacjenta na następnej wizycie zobaczyć face to face, czyli czy musimy go po prostu zbadać. To jest bardzo istotne. Miejcie Państwo karteczkę, miejcie Państwo na niej wypisane objawy, miejcie Państwo na niej wypisane swoje pytania, potrzeby, bo wtedy naprawdę jest zdecydowanie łatwiej porozmawiać. Teleporada ma mnóstwo minusów, ale też ma plusy. Poza tym, że w tej chwili jest ten okres pandemii, ja myślę, że ta forma teleporad pozostanie z nami już na zawsze, bo jest to też taka forma, kiedy jest drobna rzecz do załatwienia i nie trzeba w tym momencie tego czasu poświęcać na dojazd do przychodni, bo możemy pewne skierowania, pewne jakieś drobne interwencje czy pytania, które nie dotyczą zdrowia i zagrożenia życia, rozwiązać przez telefon. Czasami jest to bardzo pomocne, nie tylko w przypadku seniorów, ale myślę, że w każdej grupie wiekowej to się przyda, więc tak nie przeklinajmy do końca tych teleporad. Dziękuję bardzo.